jesień wcale nie musi być smutna i nostalgiczna, choć właśnie taki obraz tej pory roku nosimy w naszych głowach. Ożywić ją możemy na przykład w kuchni, a w tym odcinku pomoże nam w tym niezawodna dietetyczka Iga Schulz. Ja nazywam się Julia Bojczuka, Państwa zapraszam na kolorowy odcinek Warsztatu Zdrowia. Witam Cię, Iga, ponownie w naszym programie, który nie tylko daje naszym widzom pomysł na szybkie danie, ale przede wszystkim nadaje koloru w tej późnojesiennej aurze. Zatem co dzisiaj dla nas przygotujesz, żeby było szybko, zdrowo, no i kolorowo? Dzień dobry. Dzisiaj, tak jak powiedziałaś, będzie na pewno kolorowo. I będzie to danie, które będzie bardzo syte, ale jednocześnie przeciwzapalne. O co bardzo jakby tutaj, jeśli chodzi o jesień, walczymy, o czym też będziemy dzisiaj mówić. Więc dzisiaj przygotujemy sobie razowy makaron z pieczoną ciecierzycą, zwędzoną papryką, z cynamonem, także znowu będzie takie nieoczywiste połączenie. Do tego będzie też mnóstwo warzyw i zdrowy sos na bazie oliwy z oliwek. Czyli co dokładnie nam będzie potrzebne, bo już wspomniałaś o tym razowym, no i ciecierzyca rozumiem w roli głównej. Dokładnie. No tak jak mówisz, ciecierzyca, którą zrobimy sobie na początku, bo jednak pół godzinki musi nam się podpiec, tak żeby nie tracić czasu. To będzie taki najdłuższy tak naprawdę element całego dania. Do tego będzie oliwa z oliwek, przyprawy, którymi będziemy właśnie tą ciecierzycę, że tak powiem, marynować. Do tego będzie właśnie razowy makaron. Oczywiście możecie wybrać inny, ale o tym też powiemy, dlaczego warto wybierać właśnie razowe makarony. Oliwa z oliwek, parmezan, który też mam nadzieję, że odczarujemy. Do tego będzie cebulka, czosnek, papryczka chili, pomidorki i groszek cukrowy. A to... no i pietruszka, także jakby pietruszka będzie też takim naszym dodatkiem do dania. No to w takim razie, Iga, od czego zaczynamy? Zaczniemy sobie właśnie od przygotowania naszej ciecierzycy. Jakby generalnie pieczona ciecierzyca jest świetnym dodatkiem zarówno do dań, jak i taką jako przekąska. Także możemy sobie też taką ciecierzycę po prostu upiec i gdzieś tam wieczorem do jesiennego filmu taką ciecierzycę po prostu podjadać, bo ona smakuje troszkę jak chrupki. Czyli zamiast niezdrowych przekąsek właśnie w ten sposób możemy też ją wykorzystać. Dokładnie. Będzie to właśnie słona przekąska zamiast, nie wiem, chipsów czy paluszków, a naprawdę uwierzcie, że jest przepyszna. Ale sama w sobie ciecierzyca wcale nie jest taka słona. Nie, więc nie. Co tam dodać, żeby właśnie, jak już jesteśmy przy tych przekąskach, co dodać do niej, żeby ona faktycznie miała taki fajny smak, no i żeby gdzieś tam nasi widzowie danego filmu nie zauważyli tego, że jedzą zupełnie coś innego. No, więc jakby ja generalnie uwielbiam pieczoną ciecierzycę na pewno dodać sól, więc jakby to jest taka podstawa, jeśli chodzi o to danie. Możemy oczywiście zamiast soli dodać sobie sos sojowy, chociaż ja rekomenduję, żeby łączyć te dwa produkty. Do tego coś, co naprawdę nadaje jej super smak, to jest zwędzona papryka pomieszana ze słodką papryką, także też... Trochę ostrawo, tutaj trochę góralsko. Dokładnie, i trochę jak właśnie paprykowe chipsy, można powiedzieć. No i do tego też zawsze rekomenduję trochę cynamonu. Więc jakby jest to taki składnik, który nie każdemu się kojarzy z czymś słonym, a uwierzcie, że właśnie cynamon do wytrawnych potraw nadaje się znakomicie. Ale też tutaj mamy gotową ciecierzycę. Dokładnie. Czyli tą, z której my dzisiaj będziemy robić. Natomiast obok mamy zwykłą. I powiedz, jak przygotować jeszcze tą zwykłą, póki jeszcze nie zaczęłyśmy gotować? No tak naprawdę, jeśli chodzi o przygotowanie zwykłej ciecierzycy, to już się robi trochę więcej czasu, ponieważ musimy ją wcześniej wymoczyć. Już kiedyś właśnie w odcinku mówiłyśmy jakby dlaczego warto tą ciecierzycę i w ogóle wszystkie strączki moczyć. Mamy tam zawarte oligosacharydy, które po prostu powodują nam wszelkie problemy żołądkowo-jelitowe, także jeśli chcemy się tego właśnie pozbyć i gdzieś tam mamy problem ze spożywaniem strączków, no bo nie, no jakby wiele osób takie problemy po strączkach zgłasza, no to właśnie musimy odpowiednio namoczyć, wygotować i tak dalej, tam w soli, nie w soli, więc jakby ja tańsza uważam, wersja, ale dłuższa do zrobienia. Dokładnie, także myślę, że jakby czasowo i jakby finalnie lepiej się opłaca właśnie kupować taką ciecierzycę już gotową, w zalewie. Ja też rekomenduję, żeby korzystać jednak z takiej w słoiku szklanym, a nie z puszek, no bo wiadomo, też dużo się o tym mówi, że gdzieś tam te wszystkie niezdrowe składniki nam po prostu przenikają. I to, co też jest ważne odnośnie właśnie naszej ciecierzycy, to, żeby zamiast przed podaniem też sobie tą ciecierzycę po prostu bardzo dobrze wymyć, ponieważ no pamiętajmy, że jakby w tej całej zalewie, która jest właśnie po ciecierzycy, ona też jakby no te wszystkie związki, o których mówiłyśmy wcześniej, zawiera, także bardzo dobrze też to myjemy i wtedy ona jest gotowa do spożycia i uwierzcie mi, że po takiej przygotowanej ciecierzycy żadnych kłopotów żołądkowo-jelitowych, oczywiście u zdrowych osób, nie będzie. To jeszcze wartości odżywcze, co tam znajdziemy najwięcej? No oczywiście, no to co najbardziej lubią osoby, które nie jedzą,
jedzą właśnie mięsa, to na pewno spożywają właśnie dużo ciecierzycy, ponieważ jest to strączek, który zawiera dość dużo białka. Do tego mamy też witaminy z grupy B i wiele innych cennych minerałów, także jak najbardziej ono nam po prostu zastępuje mięso. Też jakby często mamy różnego rodzaju kotlety właśnie z ciecierzycy, czy jakieś placuszki, no jakby hummus, tak? Jakby sam sobie który też... Który zresztą robiłyśmy i gdzieś tam Państwo możecie wrócić do naszych odcinków. No i słuchajcie, ja sobie dzisiaj będę robiła makaron mniej więcej na jedną, może półtorej porcji. Natomiast tej ciecierzycy też możecie sobie upiec po prostu więcej, żeby sobie właśnie na przykład, tak jak mówię, pochrupać wieczorem do filmu, albo nawet dodać do innego dania. No bo też to jest taka rzecz, która nam się szybko nie zepsuje. Także na początku sobie tą ciecierzycę troszkę zamarynujemy. W zależności od tego, ile jej mamy, to tyle wlewamy oliwy, mniej więcej tyle, że po prostu nam się namoczyły przyprawy w niej, żeby każdy jakby tutaj, każde ziarenko ciecierzycy było już obtoczone właśnie w naszej oliwie z oliwek. Tutaj też rekomenduję właśnie używanie oliwy z oliwek, też będziemy o tym mówić, ponieważ trochę jej dodamy właśnie też do makaronu. A co na przykład, Iga, z takimi oliwami, gdzie w środku zawierają już czosnek albo na przykład właśnie jakąś paprykę, używać czy nie? Na przykład w takich daniach, gdy nie mamy, no nie wiem, innych składników, które nam będą potrzebne. Tak, jeśli jest to dobrej jakości, jakby dobrej jakości oliwa, to, że ona jest zrobiona właśnie smakowo, czyli dodanie jakiejś papryczki chili suszonej albo właśnie czosnku, coś, co też możemy w ogóle zrobić sami w domu, to jakby jak najbardziej jest to w porządku. Tylko tutaj musimy pamiętać, że często właśnie te smakowe oleje są nie na bazie oliwy z oliwek, tylko jakiegoś tam innego oleju, tak, słonecznikowego. Czyli też warto wiedzieć, żeby jednak spojrzeć, pomimo tego, że mamy na półce różnymi oliwami, ona gdzieś tam stoi, to może mieć jakiś skład, który niekoniecznie jest odpowiedni. Teraz zasypujemy sobie sól. Tutaj nie oszczędzamy się, jeśli właśnie chodzi o sól, bo pamiętajcie, że troszkę tych przyprawów też tam jakby opadnie, tak? Więc one nie wszystkie się, że tak powiem, przylepią do tej naszej ciecierzycy. No i teraz nasz taki, można powiedzieć, główny składnik właśnie, jeśli chodzi o pieczoną ciecierzycę, to będzie nasza wędzona papryka. Tutaj z kolei nie przesadzajmy z ilością, ponieważ no, jakby wędzone produkty mają już charakterystyczny, mocny smak, także też, żeby taki wędzony smak nie był po prostu zbyt wyczuwalny, to tutaj nie musimy jego gdzieś tam zbyt dużo dawać. No i teraz też dodajemy paprykę słodką. Rozumiem, że wszystko wedle uznania. Dokładnie. No, jakby, dokładnie. No, chodzi o to, żeby też jakby, jeśli ktoś lubi bardzo, bardzo przyprawione rzeczy, to możemy sobie dodać tego oczywiście więcej. Natomiast no, na pewno, jeśli chodzi o właśnie taką ciecierzycę, to lepiej dodać troszkę więcej niż mniej, no bo wiadomo, tak jak mówię, ona i tak się jeszcze będzie piekła. Gdzieś tam trochę tych przypraw zostanie na dnie, także... Dobra. No i teraz nasz tajemniczy składnik, czyli cynamon. Tutaj dodajemy go sobie dosłownie szczyptę, żeby też on nam nie dominował w smaku, ale on też naprawdę bardzo fajnie takie wytrawne dania podkręca. Także tak jak na przykład na święta, gdzie jak już niedługo będziemy gotować takie rzeczy, mamy różne właśnie korzenne przyprawy, to też właśnie często już się spotyka wytrawne dania z korzennymi przyprawami. Tak? Choć ja ostatnio też usłyszałam, że cynamon jest fajnym zamiennikiem na przykład do dań z past pomidorowych, bo właśnie przełamie gdzieś tam te pomidory, co zresztą ostatnio nawet gdzieś tam gotowałyśmy, więc też o tym nam wspomniałaś. Dokładnie. I słuchajcie, wykładamy sobie na naszą blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. I już mamy rozgrzany piekarnik do 180 stopni, będzie piec to około 30 minut. Nasza ciecierzyca już się piecze, także dajemy jej mniej więcej 30 minut. Oczywiście, tak jak zawsze Wam mówię, pamiętajcie, żeby sprawdzać swoje piekarniki, bo każdy piecze inaczej. Także teraz będziemy sobie gotować nasz makaron. A co idzie na przykład z innymi rodzajami makaronów? Bo jak wiemy, teraz mamy z zielonego groszku, z soczewicy. Tutaj bodajże chyba przyniosłaś z soczewicy. Dokładnie. No jak mamy różne rodzaje makaronu, tak jak wspomniałaś, ważne jest, żeby wybierać te zdrowe, a te zdrowe to znaczy takie, które po prostu mają niski indeks glikemiczny, czyli właśnie na przykład tak jak dzisiaj będziemy sobie gotować makaron razowy. Rzadko wybieramy ten pszenny, no bo jakby on jest najbardziej, można powiedzieć w skrócie, tuczący. I też dla osób, które mają problemy z gospodarką glukozową, no to jakby też, żeby tego makaronu unikały. Tutaj też powiedziałaś o tym makaronie
mnie z soczewicy, więc jakby one są naprawdę uważam, że genialnym wyborem dla takim też na co dzień, ponieważ mhm. wiadomo, że jakby dużo osób lubi jeść makarony na co dzień, czy robić sobie boksy do pracy, no a jednak jakbyśmy jedli takie makarony pszenne albo nawet razowe gdzieś tam codziennie, no to też gdzieś tam tych węglowodanów jest dość sporo, a takie makarony też mają ograniczoną ilość węglowodanów lub podobną, ale ze zwiększoną ilością białka. No, no dobrze, ale co na przykład z tą soczewicą? Czy ona jest na tyle duża, że faktycznie ma jakieś dodatkowe wartości odżywcze, czy to jest po prostu na zasadzie, bo makaron z soczewicą? No bo tak też bywa. Tak, no jakby też mamy, wiadomo, różnych producentów i różne firmy, natomiast jeśli sięgamy po dobrej jakości makaron właśnie z soczewicy, czy z innych strączków, to faktycznie on też jest po prostu wzbogacony, jakby ma też więcej białka, tak? Także tych witamin, minerałów ma jakby zdecydowanie więcej, no bo faktycznie jakby one są wzbogacone właśnie o te strączki. Czyli także nie unikać, a wręcz przeciwnie, wybierać. Dokładnie. Co prawda one mają też taki smak dość specyficzny, nie każdy go taki lubi. Taki mączny, moim tak, taki mączny bardzo. No ale no ja na przykład też w momencie, kiedy wiem, że to jest po prostu zdrowsze, a mogę sobie zjeść to, nie wiem, z jakimś pysznym sosem, co po prostu mi tylko pasuje tam jakikolwiek makaron, a nie chcę właśnie jeść makaronu pszennego, czy gdzieś tam też makaronu nawet razowego, ale no wiadomo, jego muszę zjeść trochę więcej, żeby się najeść, a to też jakby dzięki temu, że jest to białko, no to mogę sobie na to pozwolić, też będę szybciej syta. No i dużo więcej błonnika, no to jakby też taka... Czyli same korzyści. Dokładnie. Mniej minusów, więcej plusów. Dokładnie. Iga, co będziemy robić kolejne? Teraz będziemy czekać, aż nasz makaron się ugotuje. I ja bym teraz polecała sobie po prostu pokroić wszystkie inne składniki. Pokrójcie sobie cebulę, tak jedna mała cebulka, albo nawet tak 3/4, zależy od tego, jak kto lubi. Do tego będziemy sobie jeszcze kroić nasz czosnek, mniej więcej... Przez praskę, czy będziemy plastrami Będziemy dodawać? Plastrami, bo będziemy sobie to na patelni po prostu smażyć. Do tego papryczka chili. Możemy też sobie już przygotować właśnie parmezan, żeby go zetrzeć. To ja drodzy zapytam, ponieważ na początku powiedziałaś, że będziemy odczarowywać ten parmezan. Co dokładnie miałaś na myśli? Okej, no to jakby jeśli chodzi o sam parmezan, to wydaje mi się, że gdzieś tam on jest taki, kojarzy nam się z jakimś makaronem, z niezdrowym dodatkiem, dokładnie, który dodaje po prostu potrawie dokładnie smaku. Dokładnie, czy to do lasagni, czy właśnie do makaronów, że po prostu w pewnym momencie jest tak, że jakby on po prostu podbija nam kaloryczność dania i jest po prostu serem, a ser ogólnie się kojarzy dość kalorycznie. Jeśli chodzi o kalorie, on faktycznie, no nie wiem, no nie jest jakby jakoś super niskokaloryczny, tak jak na przykład, nie wiem, mozzarella light dla przykładu, natomiast ma bardzo dużo wartości odżywczych i co ciekawe, ma bardzo dużo białka. Także jeśli chodzi na przykład o taką kostkę, którą ma jakby taki trójkącik, który zwykle kupujemy w sklepie, ma on zwykle 100 gramów i tam jest aż 40 gramów białka. I to tak porównując na przykład w piersi z kurczaka na 100 gramów mamy około 20 gramów, także jest to aż dwa razy więcej białka właśnie niż w piersi z kurczaka. No i mamy tutaj też bardzo dużo witamin z grupy B, mamy też sód, potas, także tak naprawdę jest to produkt, który warto spożywać. Nasz makaron mamy już ugotowany, także on sobie teraz chwilę leżakuje. Też go przelałam zimną wodą, żeby też się nie posklejał. I teraz będziemy sobie przez takie 3 minutki dosłownie gotować nasz groszek cukrowy, który będzie dodatkiem do naszego makaronu. Iga, to też jest takie dobre danie, aby odciążyć nasz koszyk zakupowy. Co mam na myśli, to to, że te wszystkie składniki są dość w przystępnej cenie. Dokładnie, dokładnie tak. No tak jak mówię, no makaron, no wiadomo, siłą rzeczy jest dość tani. Tak naprawdę najdroższe chyba z tego wszystkiego, no wiadomo, jest parmezan. Teraz słuchajcie, naszą cebulę z czosnkiem będziemy podsmażać i lekko dusić w międzyczasie. Także oliwę z oliwek sobie na patelnię wlewamy. I czekamy, aż się rozgrzeje. I teraz słuchajcie, mamy już smaki przepięknie połączone. Czosnek i cebulka jest pięknie podsmażone i dodajemy troszkę pomidorów i papryczki chili. No i naszą ciecierzycę, która lekko już nam się ochłodziła. Jeszcze chwilę będzie też na patelni dochodzić, za chwilkę dodamy trochę oliwy i już nasz makaron. Wszystkie składniki mamy już przepięknie wymieszane, więc już możemy sobie nakładać na talerz.
mnóstwo warzyw, do tego też super przyprawy, które nam bardzo mocno będą stymulować odporność. Papryczkę chili, sporo oliwy, także ten sos generalnie, słuchajcie, na bazie właśnie oliwy z oliwek tak naprawdę i parmezanu. Także nie czyli tutaj... ani nie jest suchy, jest, ma fajną konsystencję, jest też kolorowy, co w dzisiejszym odcinku specjalnie Iga chciała Wam też udowodnić, że właśnie te smaki jesieni to nie tylko szaro-buro za oknem, to także dużo koloru na talerzu. Dokładnie tak, no i tak jak Julia też powiedziałaś, jeśli chodzi właśnie o ten sos, to też jest no tak naprawdę najzdrowszy sos, jaki możemy zrobić, no bo tutaj mamy po prostu głównie właśnie tą oliwę z oliwek, której też jemy zbyt mało, a pamiętajcie, że jest bardzo mocno przeciwzapalna. Jesieni to kuchnia kolorów. Makaron z pieczoną ciecierzycą z dodatkiem oliwy z oliwek oraz czosnku to idealne połączenie, które nie tylko wygląda, ale przede wszystkim smakuje, a wszystko to spod ręki Igi Schulz. Dokładnie tak, słuchajcie, pamiętajcie, aby teraz, szczególnie w tym okresie, zjadać porcje, którymi się najemy. Nie będziemy przede wszystkim też podjadać. No i będziemy mieli danie właśnie przeciwzapalne, bardzo syte i z dużą ilością niezbędnego nam białka. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. My się z Państwem żegnamy i do zobaczenia już niedługo w świątecznej odsłonie Warsztatu Zdrowia.